Więc bardzo mi miło zainaugurować wykładową część tej naszej już dziesiątej szkoły ekonomicznej organizowanej pod patronatem Instytutu Misesa. No i czasem zaczynaliśmy te szkoły wykładem metodologicznym, ale po to, żeby nie popaść w monokulturę, wymiennie można ten metodologiczny wykład stosować czy... Umieszczać zamiast niego też jako wykład inauguracyjny, ten traktujący o teorii wartości i ceny. I zacząć można by pewnie w taki sposób, że istnieją rozmaite slogany, którymi ekonomiczni analfabeci lubią raczyć ekonomistów. Na pewno wszyscy z Państwa wiele takich sloganów słyszeli, bo jak to slogany mają do siebie, one są powtarzane jak katarynka, powiedzmy w nieskończoność. I Jednym z takich sloganów jest to, że ekonomista to jest ktoś taki, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości niczego. Oczywiście podtekst jest tutaj taki, że ekonomista jest jakimś zaślepionym wyznawcą pieniądza, któremu materializm cały świat przesłonił wraz z tymi wszystkimi rzeczami, które są rzeczywiście wartościowe. No i oczywiście kto takiego sloganu używa, ten się momentalnie i całkowicie ośmiesza, dlatego że niewiele, w zasadzie, no mało kto potrafi tyle rzetelnych i prawdziwych rzeczy powiedzieć i wnikliwych rzeczy powiedzieć na temat teorii wartości, czy na temat zjawiska takiego jak wartość, co właśnie ekonomista ekonomista odpowiednio kompetentny i trzymający się, czy korzystający z owoców badawczych tych tradycji ekonomicznych, które coś mają do powiedzenia. To jest tradycja austriacka, no jak mało która jest zasłużona, jeśli chodzi o wypracowywanie rzetelnej teorii wartości. Przy czym oczywiście trzeba tutaj zaraz zaznaczyć, że nie mówimy tu o wartości jakiegokolwiek konkretnego dobra, w tym ekonomista wcale może nie być jakoś szczególnie biegły, to znaczy może na przykład nie umieć odróżnić oryginalnego Rembrandta od odpowiednio wprawnie wykonanej kopii czy falsyfikatu. Więc nie mówimy tutaj o wartościowaniu konkretnych dóbr, które mogą wymagać jakichś już bardziej konkretnych zawodowych kompetencji. Praktycznych, a nie teoretycznych. No i oczywiście nie mówimy też tutaj o wartości w sensie obiektywnym, takim do odkrycia którego aspiruje na przykład etyka, przynajmniej niektóre tradycje etyczne. To, to pewnie na pe Państwu znane jest takie sformułowanie czy stwierdzenie, że ekonomia jest nauką wolną od wartościowania, to znaczy ekonomia nie wyraża żadnych sądów wartościujących, nie mówi, co jest dobre, a co złe, nie mówi, co jest słuszne, czy niesłuszne. Wszystkie formułowane przez nią osądy są wyrażane w formie warunkowej, czyli na przykład jeśli chcesz, żeby współpraca społeczna w danym społeczeństwie przebiegała owocnie, no to musisz zadbać o to, żeby w tym społeczeństwie szanowane były prawa własności, żeby w tym społeczeństwie mogły swobodnie kształtować się stosunki cenowe. Jeśli chcesz, żeby każdy kraj mógł swobodnie korzystać ze swoich przewag konkurencyjnych, no to musisz sprzyjać wolnemu handlowi i tak dalej, i tak dalej. To są rozmaite kwestie, które będą podejmowane w kolejnych wykładach, ale widać na pierwszy rzut oka, że wszystkie one mają tą formułę warunkową. Jeśli życzysz sobie tego, to, to o takie zjawiska, czy o zaistnienie takich. Takiego, a nie innego kształtu tej wielkoskalowej współpracy społecznej musisz zadbać. Czyli ekonomista, jako ekonomista, sądów wartościujących nie wystosowuje, zwłaszcza sądów etycznych, choć oczywiście powinien to robić jako dobry człowiek, czy jako ktoś, kto aspiruje do bycia dobrym człowiekiem. W każdym razie to jest już kwestia zupełnie osobna. Więc no, po to czynię ten bardzo krótki. W zasadzie niejako metodologiczny wstęp, żeby podkreślić, że ekonomista to ani nie jest analityk inwestycyjny, który potrafi powiedzieć, które aktywo, czy który instrument finansowy, ile jest warty. Oczywiście może też taką wiedzę posiadać, ale już nie jako ekonomista, tylko jako właśnie ktoś, kto posiada pewne dodatkowe kompetencje biznesowe, przedsiębiorcze, analityczne itd. Ani też ekonomista to nie jest ktoś, kto. Wyraża sądy wartościujące, to znaczy, to nie jest ideolog, to, to nie jest etyk, to nie jest kaznodzieja, ani żadna inna osoba, która para się zawodowo, no właśnie, wystosowywaniem sądów wartościujących. Więc co miałem na myśli, mówiąc, że ekonomista, jak mało kto, ma wiele. Interesujących i wnikliwych rzeczy do powiedzenia na temat wartości. Miałem na myśli to, że ekonomista jest w stanie dużo powiedzieć na temat wartości, ale rozumianej po pierwsze jako zjawisko subiektywne, czyli właśnie związane z, z wycenami rynkowymi. I po drugie, miałem na myśli to, że Mówimy tutaj o wartości rozumianej jako pewne zjawisko abstrakcyjne, jako pewien element struktury ludzkiego działania. Każde ludzkie działanie polega na wyborze pewnych środków i na wyborze pewnych celów, które uważa się za najwłaściwsze z punktu widzenia zaspokojenia owego celu. No i oczywiście zarówno cel, jak i środki muszą, muszą ulec wartościowaniu, czy muszą być przedmiotem pewnego wartościowania. Więc no może jeszcze nieco rozszerzając to, co powiedziałem przed chwilą. warto powiedzieć parę słów na temat tego jakie cechy. każde dobro, czy dowolne dobro musi spełniać, żeby można je było kwalifikować jako dobro ekonomiczne. Oczywiście po pierwsze musi być użyteczne, co można zilustrować takim przykładem, czy takim eksperymentem myślowym, że żadne dobra ekonomiczne nie istniałyby i istnieć by nie mogły w tak zwanym świecie ziemskiej nirwany, czyli możemy sobie wyobrazić czysto hipotetycznie, że cały świat zamieszkany jest wyłącznie prze, przez świątobliwych mędrców, czy pustelników, czy mistyków, którzy w swoich jaskiniach przebywają, cały czas jedynie medytują, Żywią się czy sycą się jakąś boską energią i są całkowicie samowystarczalni, nie wchodzą ze sobą w żadne interakcje o naturze handlowej czy, czy o naturze wymiennej. No i oczywiście w takim świecie nikt nie wyraża de facto żadnych potrzeb gospodarczych, a tym samym żadne dobra, żadne zewnętrzne obiekty, żadnej wartości gospodarczej nie mają. Żadne nie są użyteczne, no bo mamy tam do czynienia wyłącznie z podmiotami doskonale samowystarczalnymi. A drugi, kluczowy element czy druga kluczowa cecha jaką każde dobro ekonomiczne musi wykazywać, no to jest rzadkość i tutaj możemy inny eksperyment myślowy przywołać, czyli eksperyment rajskiego ogrodu w ramach takich konwencjonalnych wyobrażeń na temat tego, jak rajski ogród wygląda, no to on się przedstawia jako miejsce, gdzie wszystkie dobra są obfite, wszystkie dobra występują w nieograniczonej obfitości. Czego sobie kto zamarzy, to zaraz dostaje. No, oczywiście możemy na potrzeby tego naszego przykładu czy eksperymentu myślowego przyjąć tutaj taką bardzo. No, można rzec grubociosaną, toporną, hedonistyczną koncepcję rajskiego ogrodu, czyli powiedzmy, ktoś sobie zażyczy y, jachtu, to zaraz się jacht materializuje, ktoś sobie zażyczy y, pałacowej, wspaniałej posiadłości, to wyłania się z powietrza momentalnie taka posiadłość, ktoś sobie zażyczy Ferrari, to y, w cudowny sposób pojawia się Ferrari i tak dalej. Czyli jeśli byśmy no, no, chcieli zilustrować, y, y, zjawisko, czy, czy, czy tą kluczową cechę, jaką jest rzadkość dóbr, no to moglibyśmy się na taki, no nieco pogańsko może podszyty, pogańsko podszytą wizję rajskiego ogrodu, ogrodu tutaj przywołać. No i oczywiście te dwa warunki, czyli użyteczność i rzadkość muszą współistnieć. Nic nie jest dobrem ekonomicznym, jeśli wykazuje tylko jedną z tych cech. Tak samo, no coś może być najrzadszym możliwym zjawiskiem, Jakieś na przykład odmiana zmutowanych ryb, którym wyrosły nogi. Powiedzmy, że to jest bardzo rzadkie zjawisko, ale z jakiegoś względu nawet zawodowi ichtiolodzy czy kryptozoolodzy się nim nie interesują. No to w takiej sytuacji taka zmutowana ryba też żadnym dobrem ekonomicznym by nie była. Czyli dobra muszą być i rzadkie, i użyteczne, żeby je można było jako dobra ekonomiczne zakwalifikować. No i kolejna rzecz, która też jest bardzo krótkim takim rozwinięciem tych wstępnych, nieco metodologicznych uwag, które poczyniłem, to jest to, że no zwłaszcza w tej tradycji austriackiej, która nam jest tutaj tak bliska, ekonomia to jest nauka na temat ludzkiego działania, czy, czy ludzkie działanie jest tym głównym zwornikiem, tym, tą, tą podstawą wszelkiej teoretycznej analizy, która nam pozwala zrozumieć zjawiska gospodarcze. No i działanie jest tutaj zdefiniowane w bardzo konkretny i w bardzo precyzyjny sposób. Jak mówiłem, jest to świadomy, celowy wybór określonych, no, określonego stanu docelowego, stanu do którego się dąży, a następnie również świadomy wybór pewnych środków, które się uznaje za najwłaściwsze z punktu widzenia osiągnięcia tego celu. Innymi słowy, fundamentem każdego ludzkiego działania, czy koniecznym elementem, każdego ludzkiego działania jest to, że zawiera się w nim jakaś struktura przyczynowo-skutkowa. Więc w związku z tym, jakie są warunki działania i warto zwrócić uwagę, że ja wymieniając te warunki, znaczy tutaj warto zwrócić uwagę, że w każdym z tych warunków zawiera się właśnie to zjawisko wartościowania, o którym tutaj mówimy. Czyli najpierw musimy mieć jakieś niezaspokojone potrzeby albo odczuwać jakiś psychiczny dyskomfort, jak to Mises częstokroć nazywa. Więc nie możemy być tym świątobliwym mędrcem, czy pustelnikiem, czy mistykiem, całkowicie usatysfakcjonowanym swoim bieżącym stanem bytowania. Musimy mieć jakieś wyobrażenie bardziej satysfakcjonującego stanu rzeczy. Jakiś stan rzeczy musimy wartościować wyżej niż ten stan rzeczy, w którym się obecnie znajdujemy. Musimy mieć jakąś wiedzę na temat środków, które wedle naszej oceny są w stanie doprowadzić do owego bardziej satysfakcjonującego stanu rzeczy, czyli musimy mieć wiedzę o jakichś dobrach, które wartościujemy dodatnio, które nam pozwolą ten bardziej satysfakcjonujący stan osiągnąć. No i musimy mieć faktyczną kontrolę nad tymi środkami, czyli na przykład musimy odczuwać psychiczny dyskomfort w tej postaci, że jesteśmy głodni. Sytość musi być dla nas bardziej satysfakcjonującym stanem rzeczy. Musimy na przykład wiedzieć, że jabłka są w stanie nas nasycić, i musimy mieć faktyczną kontrolę nad jakąś jabłonią, z której możemy skorzystać, jabłka zerwać, następnie je skonsumować. Czyli widzimy, że na każdym elemencie, w każdym momencie przebiegu tego zjawiska, jakim jest ludzkie działanie, to zjawisko wartościowania subiektywnego, jednostkowego, indywidualnego działania się. Pojawia. I teraz możemy przejść do szkicu historycznego teorii wartości, czyli tego, jak przebiegała refleksja na temat zjawiskiem wartości na przestrzeni wieków, a nawet w zasadzie na przestrzeni tysiącleci, bo warto zwrócić uwagę, że nad tym zjawiskiem wartości no rozumianej w kategoriach gospodarczych, a nie na przykład w kategoriach moralnych, czy, czy etycznych, czy estetycznych, pochylali się już starożytni myśliciele greccy. Których oczywiście ekonomistami nie nazwiemy, bo ekonomia jest nauką, która pod względem formalnym i materialnym się wyodrębniła w pełni stosunkowo niedawno, raptem kilkaset lat temu. Więc moglibyśmy tych Greków starożytnych nazwać protoekonomistami czy filozofami, którzy między innymi zajmowali się pewnymi kwestiami natury gospodarczej. No i głównym tym, takim zwornikiem ich badań czy dociekań na temat wartości gospodarczej był tak zwany paradoks wody i diamentu. Ten paradoks się pojawia już u Arystotelesa. I Arystoteles zastanawia się. Pewną pozornie paradoksalną obserwacją, od której on wychodzi, jest to, że woda, mimo tego, że z obiektywnego punktu widzenia, jest bardzo istotnym dobrem, dostęp do którego jest kwestią życia lub śmierci, jest na ogół wyceniana stosunkowo nisko w porównaniu na przykład do diamentów, które oczywiście nie są niezbędne do przeżycia, są dobrem, które zaspokaja stosunkowo wydumane, czy, czy, czy fantazyjne, czy wyrafinowane potrzeby natury estetycznej, zdobniczej, sakralnej i tak dalej. W związku z tym już ci protoekonomiści, już ci starożytni Grecy zdawali sobie sprawę z tego, że wartość ekonomiczna, czy wartość gospodarcza musi być zjawiskiem subiektywnym, a nie obiektywnym. No bo nie chodzi nam tutaj o, o to, w jakim stopniu obiektywnie Jakieś wyjątkowo pilne potrzeby są w stanie zaspokoić poszczególne dobra. Nie, nie interesuje nas to, czy dostęp do pewnego dobra to jest kwestia, jak już powiedziałem wcześniej, życia lub śmierci tylko to, jak silnie odczuwane jest zapotrzebowanie na dane dobro. I nie ulega wątpliwości, że w normalnych warunkach, gdyby kogoś postawić przed wyborem, czy wolisz dodatkowy jakiś zasób wody, czy Diament, no to zdecydowana większość, prawie wszyscy, woleliby otrzymać diament. Więc no już ci starożytni myśliciele poczynili tą bardzo istotną obserwację, że czy, czym innym są wartości etyczne, na przykład, a czym innym wartości ekonomiczne. I te drugie są zdecydowanie subiektywne, przynależne indywidualnym skalom preferencji. No ale ten paradoks dalej od czasu do czasu tą swoją paradoksalną naturę przed nimi obnażał, no bo oczywiście można sobie wyobrazić różne y, bardzo specyficzne sytuacje, na przykład, jeśli wyobraźmy sobie taki eksperyment myślowy, czy taki scenariusz, w którym jestem królem, którego wygnano z jego królestwa, pokonano go, ale ten mój wróg, y, który tryumf nade mną odniósł, Następnie zesłał mnie na pustynię, porzucił mnie na pustynię, a żeby jeszcze dodatkowo wyszydzić, zadrwić sobie ze mnie, postanowił pozostawić mnie na tej pustyni z, no, z moimi królewskimi kosztownościami. I teraz ja brnę przez tą pustynię w, w koronie wysadzanej diamentami, z, z diamentowym pierścieniem na palcu. I oczywiście, gdybym natknął się na jakąś. Przygodną karawanę to byłbym gotów wszystkie te swoje diamentowe kosztowności choćby załóg wody przehandlować. Czyli widzimy tutaj, że to subiektywne wartościowanie jest jednocześnie mocno ukontekstowione. Natomiast tak długo jak rozumujemy, czy, czy, czy zastanawiamy się nad wartością ekonomiczną, ale myślimy cały czas w kategoriach czy, czy myślimy w, w całych kategoriach dóbr, no to tego paradoksu wody i diamentu nie rozróżnimy, no bo wszystko będzie w jednej sytuacji uznamy, że subiektywnie. Diamenty są bardziej wartościowe, ale w innych okolicznościach się okazuje, że te obiektywne potrzeby biologiczne się zbiegają z potrzebami subiektywnymi, tak jak w tym przykładzie z królem porzuconym na pustyni ze swoimi kosztownościami i on oczywiście chętnie się ze swoimi kosztownościami rozstanie w zamian za butelkę wody. I no, to, nie do końca, to, to, to nie do końca rozstrzygnięty paradoks, tak trwał sobie przez długie stulecia, no i podobną refleksję nad nim podjęli ci, których nazywamy ekonomistami klasycznymi, klasycznymi, dlatego że tutaj mówimy właśnie o tych o tym pierwszym pokoleniu czy kilku pierwszych pokoleniach osób, które skupiły się ściśle na analizie zjawisk gospodarczych i uznali, że no, warto wyodrębnić pewną dyscyplinę wiedzy, która rządzi się swoimi własnymi prawami, która rządzi się swoimi specyficznymi narzędziami badawczymi, czerpie ze pewnych specyficznych źródeł wiedzy itd. Tak I, i, I to będzie ta dyscyplina, którą nazywamy ekonomią. No i tutaj możemy wymienić na przykład takie zjawiska jak Smith czy Ricardo i oni postanowili pewną komplikację wprowadzić do tej refleksji nad teorią wartości i oni odróżnili od siebie teorię wartości i wymiany i zgodzili się z tymi, jakich nazwałem, protoekonomistami, sugerując, że... Wartość użycia jest zawsze subiektywna, bo zawsze wynika z tego, jak wysoko bądź nisko dana jednostka, dane dobro wartościuje. To wszystko zależy od indywidualnej, czysto subiektywnej skali preferencji, ale wartość wymiany jest już ich zdaniem obiektywna. I no a takie najbardziej obiecujące kryterium tej obiektywnej wartości, jakie ekonomistom klasycznym się wydawało godne przyjęcia, no to było tak zwane kryterium laborystyczne, czyli kryterium związane z nakładami pracy. I to była jakaś ich zdaniem odpowiedź na te wciąż nierozstrzygnięte, wciąż frapujące, kłopotliwe cechy paradoksu wody i diamentu. No oni uznali, że skoro. Znalezienie diamentów, wydobycie diamentów, oszlifowanie diamentów ewidentnie wymaga znacznie większych nakładów pracy niż naczerpanie wody ze studni na przykład, no to w związku z tym nie należy się dziwić, że wartość wymienna diamentów, czyli ta, która wyraża się w cenach rynkowych, jest znacznie większa niż cena wody. Tylko, że niestety z tą laborystyczną teorią wartości też jest. Wiele problemów, które pozwolę sobie tutaj pokrótce wymienić, no to warto zwrócić uwagę na to, że po tych ekonomistach klasycznych laborystyczną teorię wartości przejął też Marx, którego laicy nie mający pojęcia o ekonomii rzadko kojarzą ze Smithem na przykład, bo im się wydaje, że Smith to ojciec tak zwanego wolnorynkowego podejścia do ekonomii, podczas gdy Marx to. Antypody e, wolnego rynku czy wolności gospodarczej, ale jeśli chodzi o teorię wartości, to oni w zasadzie przynależą do, e, no, do takiej jednej, jednej linii teoretycznej, czy jednej formacji, jednej tradycji badawczej. Chociaż niektórzy e, no, też by próbowali to trochę zniuansować, mówiąc, że Marx to był taki perwersyjny trochę ricardianin. E, w każdym razie, co jest nie tak z laborystyczną teorią wartości? No, między innymi nie jest ona w ogóle w stanie wyjaśnić, dlaczego dochodzi do jakichkolwiek transakcji gospodarczych. No, tutaj możemy przeanalizować taki prosty przykład. Jeśli ja dysponuję pięcioma złotymi. A na przykład obiektywna, ta, ta laborystycznie wyrażona wartość gazety to jest 10 zł, to ja oczywiście nigdy z kioskarzem, z gazeciarzem nie wejdę w żadną obopólnie korzystną transakcję, no bo po prostu gazeta jest. Yy, gazeta jest obiektywnie warta więcej niż to, co ja jestem w stanie zaoferować. Czyli od razu. Yy, Dochodzimy tutaj do takiego wniosku, który nam zamraża wszystkie transakcje gospodarcze. Każdy ma dobra reprezentujące jakąś obiektywną wartość, no i nie rozstanie się z nimi nigdy, bo ani nie będzie w stanie zaproponować czegokolwiek sensownego komuś, kto ma dobra prezentujące jeszcze wyższą obiektywną wartość, ani też nie rozstanie się z tymi dobrami na rzecz dóbr, które mają mniejszą wartość. Czyli, no tak jak mówię, jeśli ja mam 5 zł, a, a, a gazeta jest obiektywnie, obiektywnie w tym laborystycznych kategoriach warta 10 zł, to nigdy jej nie kupię. Jeśli na przykład uznać, że ryby, tam powiedzmy kilogram ryb jest warty więcej obiektywnie niż para butów, bo... Na potrzeby argumentu zakładamy, że więcej się trzeba natrudzić, żeby nałowić. No kilogram to może przesadziłem, ale 10 kilogramów ryb. Trzeba się bardziej natrudzić, żeby tyle ryb nałowić, niż żeby stworzyć parę butów. No to znowu pomiędzy szewcem a rybakiem nigdy nie dojdzie do żadnej obopólnie korzystnej transakcji, bo z góry będzie wiadomo, że. Któryś z tych towarów, które oni, które oni mają do zaproponowania, jest obiektywnie więcej warty. A nawet gdybyśmy przyjęli, że w pewnych sytuacjach mamy do czynienia z towarami, które w tych laborystycznych kategoriach są równie wiele warte, no to też do ich wymiany by dojść nie mogło, bo wtedy taka wymiana by tylko puste koszty transakcyjne generowała. Gdyby no, stan potransakcyjny byłby wtedy obiektywnie równie wiele wart, co stan przedtransakcyjny, więc po co się trudzić? Po drugie, laborystyczna teoria wartości w ogóle nie jest w stanie wyjaśnić tego, dlaczego, jakąkolwiek wartość mają zasoby naturalne, tak zwana ziemia, jak to się w żargonie ekonomicznym nazywa. Czyli rośliny, zwierzęta, różne cenne metale, minerały i tak dalej. No bo z definicji żadna ludzka praca nie została włożona w ich wytworzenie. Co, co najwyżej może być ludzka praca wkładana w ich przetworzenie. Yy, ale no, wtedy to już mamy do czynienia z dobrami kapitałowymi, a nie z zasobami naturalnymi. Po trzecie, no, laborystyczna teoria wartości w żaden sposób nie wyjaśnia, skąd się biorą straty przedsiębiorcze. Wedle laborystycznej teorii wartości pewne firmy, powiedzmy praca w pewnych firmach, w pewnych fabrykach, w pewnych konglomeratach jest bardziej znojna i bardziej mm, katorżnicza, w innych mniej, ale zawsze to jest jakaś wartość dodatnia. A tymczasem wiemy oczywiście, no, to, to nie trzeba mieć żadnej Teoretycznej wiedzy ekonomicznej, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że straty przedsiębiorcze, straty biznesowe są zjawiskiem nagminnym. Jest wręcz przecież tak, że zdecydowana większość firm, które kiedykolwiek zostały założone, no to niestety na ogół tak długo generuje straty, że bankrutuje. To ten, który w sposób długofalowy skutecznie prowadzi swoje przedsiębiorstwo, no to jest jednak rzadki wyjątek, no i tak pewnie być powinno, bo ta konkurencja rynkowa pomiędzy poszczególnymi firmami to jest pewna procedura odkrywania tego, kto się do prowadzenia firmy nadaje, a kto nie, innymi słowy, kto się nadaje do zaspokajania potrzeb konsumenckich, a kto nie. Natomiast no, w tych kategoriach laborystycznych strat przedsiębiorczych w żaden sposób się wyjaśnić nie ma, bo przecież nie ma czegoś takiego jak praca negatywna czy praca ujemna. Trudno sobie nawet wyobrazić, co to by miało być, bo to, musiałoby być, to by musiało być coś, coś gorszego niż lenistwo. Tak? A nawet destrukcja wymaga włożenia pewnych fizycznych czy, czy intelektualnych nakładów. Tak? Trzeba, trzeba nawet akty destrukcyjne. Przemyśleć i, i jakiś wysiłek w nie włożyć. Po czwarte, nie sposób laborystycznej teorii wartości pogodzić z tym, że bardziej kapitałochłonne, sektory, bardziej kapita czy, czy bardziej pracochłonne sektory wcale nie są bardziej produktywne niż sektory bardziej kapitałochłonne. Czyli na przykład nie jest tak, że sektor gastronomiczny, czy, czy sektor rolniczy, czy sektor hotelarski są bardziej produktywne niż te, niż te sektory, gdzie dobra kapitałowe, no mamy do czynienia z większym nasyceniem dobrami kapitałowymi w porównaniu do nasycenia pracą. Czyli z kolei byśmy mogli wymienić takie sektory jak produkcja komputerów czy samochodów. Tylko istnieje no, ta tak zwana tendencja równowagowa na rynku, która sprawia, że stopa zwrotu się we wszystkich sektorach ujednolica. Niezależnie od tego, jak one są bardzo pracochłonne czy kapitałochłonne, i to też się oczywiście w sposób zasadniczy kłóci z tymi podstawowymi założeniami laborystycznej teorii wartości. No i wreszcie, w żaden sposób tej teorii nie sposób pogodzić z istnieniem pracy bezproduktywnej. Ja trudno zaprzeczyć, że takie zjawisko jak praca bezproduktywna istnieje. No, prl czyny społeczne byłyby tutaj doskonałym przykładem albo inny przykład, inna taka ilustracja. No to by był kazus, powiedzmy, kogoś kto ogromnie zapalił się do bycia malarzem, jest bardzo pracowity, bardzo zdyscyplinowany przez długie Lata studiował dzieła starych mistrzów, rozmaite techniki malarskie, no ale niestety brakuje mu talentów, i choćby nie wiem, ile się trudził, to i tak nigdy z spod jego pędzla nie wyjdzie jakiekolwiek dzieło, za które ktokolwiek byłby gotów cokolwiek zapłacić. No i takiego nieszczęsnego pasjonata możemy skontrastować z, no dajmy na to, z Leonardo da Vinci, oczywiście z takim hipotetycznym Leonardo da Vinci, bo wiadomo, że. Geniusz też wymaga bardzo ścisłego i katorżniczego oszlifowania wskutek pracy i treningu, ale na potrzeby przykładu możemy założyć, że Leonardo da Vinci to jest taki geniusz, który od niechcenia może parę razy pędzlem machnąć, i spod tego pędzla wychodzą takie wykopomne dzieła, jak ostatnia wieczerza czy Mona Liza, itd. No to... W tym przykładzie hipotetycznym Leonardo da Vinci się nie narobi, a mimo to dużo zarobi, chcąc, sprzedając później swoje dzieła. Natomiast ten biedny, nieszczęsny pasjonat, który próbuje mu dorównać albo przynajmniej stać się rzemieślniczo dobrym, ale po prostu brakuje mu talentu, może dwoić się i troić, w znoju tym pędzlem machać, a i tak nic wartościowego nie wyprodukuje, czyli... No, Praca bezproduktywna ewidentnie tą laborystyczną teorię wartości też podważa, więc yy, yy, przejdźmy teraz do tak zwanych ekonomistów współczesnych. No, ja uważam, że ekonomia współczesna rozpoczęła się w zasadzie no, te, o tym etapie, który możemy nazwać etapem ekonomii współczesnej. Yy, możemy nazwać ten, którego początkiem jest późny wiek XIX, kiedy to Przeprowadzona została czy, czy wybuchła tak zwana rewolucja marginalistyczna, której trzema głównymi prowodyrami, czy ojcami intelektualnymi byli Karl Menger, William Stanley Jevons i Leon Valera. No i ta pierwsza postać, Karl Menger, to jest oczywiście ojciec, ojciec założyciel Austriackiej Szkoły Ekonomii. I można rzec, że to właśnie ci rewolucjoniści marginalistyczni byli tymi, którzy Wreszcie no, przebili ten tak zwany paradoks wody i diamentu kołkiem osinowym i już tego ducha paradoksalności wyegzorcyzmowali, to znaczy podali, jako pierwsi adekwatną odpowiedź, adekwatne wyjaśnienie tego, dlaczego tutaj żadnego paradoksu nie ma. No i oczywiście kluczowym ich, kluczową ich obserwacją, kluczowym ich wglądem takim analitycznym jest tutaj świadomość tego, że o wartości gospodarczej możemy się sensownie wypowiadać tylko wtedy, kiedy myślimy nie o całych kategoriach dóbr, tylko o krańcowych jednostkach dóbr, czyli na przykład nie porównujemy całej wody tego świata i wszystkich, Diamentów tego świata, tylko zastanawiamy się nad wartością krańcowych jednostek, czyli kolejnych jednostek, które mogłyby się pojawić, na temat tego, jakie pojedyncze, konkretne potrzeby te dodatkowe jednostki poszczególnych dóbr byłyby w stanie zaspokoić. No i tutaj się pojawia to zapewne wielu, a może wszystkim znane prawo zwane prawem malejącej użyteczności krańcowej. Które mówi, że krańcowa użyteczność dobra zmniejsza się wraz ze wzrostem jego podaży, czyli druga jednostka danego dobra będzie zawsze z definicji mniej warta niż pierwsza, trzecia będzie mniej warta niż druga, i tak dalej. No i to wynika z pewnej takiej dojrzałej refleksji na temat subiektywizmu wartości i na temat tego, że wartość jest zakorzeniona w indywidualnych skalach preferencji i, i, i w tej. Strukturze ludzkiego działania, z której wynika, że no my musimy swoje potrzeby uszeregować, musimy je w, jakiś, w jakimś porządku chronologicznym zaspokajać. Czyli z definicji pierwsza potrzeba to jest ta najważniejsza, i dlatego ta pierwsza jednostka w jakimś zasobie dóbr, Którą my wykorzystujemy do zaspokojenia tej potrzeby będzie warta bardzo wiele. Druga potrzeba to już z definicji będzie potrzeba nieco mniej pilna, a tym samym mniejsza będzie wartość jednostki, którą której używamy do jej zaspokojenia, i tak dalej. I tak dalej. I to od razu yy, pozwala nam yy, zrozumieć, rozwikłać wszelkie wątpliwości na temat tych różnych pozornie paradoksalnych scenariuszy. No oczywiście, że jak jestem tym królem porzuconym na pustyni, to wszystkie swoje diamentowe kosztowności przehandluję za łyk wody, bo wtedy woda, no ta, ta pierwsza jednostka wody, ta krańcowa jednostka wody jest w stanie zaspokoić niesłychanie pilną moją potrzebą, jaką jest przeżycie, podczas gdy... Krańcowa jednostka diamentów na pustyni absolutnie żadnych potrzeb moich istotnych bądź nieistotnych nie jest w stanie zaspokoić. No też możemy ten, to prawo malejącej użyteczności krańcowej zilustrować nieco innym przykładem, taką wariacją na temat przykładu pustynnego. Powiedzmy, że jestem znowu jakimś wędrowcem zagubionym na pustyni, no ale udało mi się szczęśliwie natknąć na oazę. W tej oazie jest studnia artezyjska, ja jestem w stanie powiedzmy z tej studni wyczerpać pięć bukłaków, a może nie pięć, cztery bukłaki wody dziennie. No i powiedzmy, że ja mam swoją skalę preferencji i oczywiście pierwszą, najważniejszą potrzebą, tą zaspokojenie, które jest warunkiem koniecznym zaspokajania jakichkolwiek innych potrzeb jest przeżycie, czyli najpierw chce się napić, w drugiej kolejności, powiedzmy, będę podlewał, użyźniał jakąś palmę, która rośnie w tej oazie po to, żeby, żeby móc się pożywiać rosnącymi na niej, dajmy na to kokosami. Trzeci bukłak wody będę... Będę przeznaczał na pojenie swojej tresowanej papugi, no bo wart, gadającej papugi, bo warto na pustyni mieć jakiegoś towarzysza, z którym można pogadać, nawet jeśli to jest gadanie na zasadzie gadał dziad do obrazu, ale mimo to jest przyjemniej i weselej. No a powiedzmy, że czwarty bukłak wody, uż, czwartego bukłaku wody używam po to, żeby się umyć, zaspokoić jakieś potrzeby higieniczne, które choć istotne. W tym konkretnym przykładzie wydają się stosunkowo mało istotne, a przynajmniej mniej istotne niż te wszystkie potrzeby, które wymieniłem wcześniej, czyli potrzeby kulinarne, powiedzmy, i yy, 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 towarzyskie. Yy. Więc teraz, znaczy, yy, w, tym, yy, w, w, w tym przykładzie krańcowa wartość wody. Czy wartość krańcowej jednostki wody to jest wartość odpowiadająca moim potrzebom higienicznym? I teraz, jeśli byśmy założyli, że ta studia, studnia z jakiegoś względu zaczyna wysychać, i ja już nie cztery, a jedynie trzy bukłaki wody mogę z niej dziennie naczerpać, no to wtedy oczywiście wartość wody wzrasta, tak? bo wtedy krańcowa jednostka już koresponduje z potrzebą ważniejszą, istotniejszą niż niż ta, na zaspokojenie której mogłem sobie pozwolić wcześniej, kiedy ta studnia no, była bardziej obfita w wodę. Więc co ja zrobię w, w sytuacji, w której już tylko trzy bukłaki mogę z tej studni naczerpać? No, oczywiście zrezygnuję ze swoich potrzeb higienicznych. Wtedy te potrzeby higieniczne się stają tak zwanymi. Pod... Potrzebami podkrańcowymi czy submarginalnymi, a na pozycję, na podium tych potrzeb, czy pozycję potrzeby krańcowej zajmuje wtedy potrzeba utrzymania przy życiu tej mojej tresowanej papugi. No i oczywiście, im bardziej by ta studnia podsychała, tym tym większa byłaby wartość krańcowej jednostki wody. Gdybym tylko jeden bukłak wody dziennie mógł z niej wyczerpać, to bym pozwolił papudze zdechnąć, pozwoliłbym palmie wyschnąć, tylko by mi zależało na tym, żeby poić siebie i tym samym utrzymywać siebie przy życiu. I wtedy wartość krańcowej jednostki wody byłaby no, dużo wyższa jak najwyższa, jeśli chodzi o tę pulę możliwych pustynnych scenariuszy do przeanalizowania. Więc. To jest taka prosta ilustracja prawa malejącej użyteczności krańcowej. No dla porządku warto tutaj też wspomnieć o prawu wzrastającej użyteczności całkowitej, więc oczywiście wartość krańcowej jednostki maleje wraz z wzrostem podaży danego dobra, ale oczywiście całkowita wartość danego dobra rośnie wraz z jego podażą cztery bukłaki wody są więcej warte niż trzy bukłaki, trzy bukłaki są warte więcej niż dwa bukłaki, dwa są warte więcej niż jeden i tak dalej. Czyli wartość, co powiedzmy, mamy tutaj do czynienia z przyrostem wartości, tylko że ten przyrost jest nieproporcjonalny. On jest coraz mniejszy, dlatego że no to wynika z sprawa malejącej użyteczności krańcowej. No dlatego też na przykład dla większości osób nie ma żadnej górnej granicy, jeśli chodzi o ilość pieniędzy, jaką te osoby chciałyby mieć do dyspozycji, ale jednocześnie powiedzmy pierwszy tysiąc złotych jest warty, więc ma większą wartość niż dajmy na to drugi tysiąc złotych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Im więcej tych pieniędzy mamy, tym bardziej musimy się natrudzić, tym bardziej, musimy, tym bardziej intensywnie musimy główkować na temat tego, na co te kolejne sumy pieniędzy wydawać. No to też jest naturalna, pochodna prawa malejącej użyteczności krańcowej, która jednocześnie jest całkowicie zgodna z prawem wzrastającej użyteczności krańcowej, czyli z tym prawem, które mówi, że zawsze wolimy mieć. Więcej pieniędzy niż mniej. Choć oczywiście znowu, jeśli ktoś jest tym ascetą czy, czy, czy świątobliwym pustelnikiem, no to może uznać, że ta górna granica pieniędzy, które go satysfakcjonują, jest jakoś ściśle ustalona na, na pewnym konkretnym poziomie. Chociaż i to nie musiałoby być prawdą, bo nawet taki człowiek, który sam ma niewielkie materialne potrzeby, mógłby coraz to nowe jakieś projekty natury filantropijnej inicjować i wynajdywać coraz to kolejnych jakichś nieszczęśników, których warto swoimi pieniędzmi uszczęśliwić. No, o tym już powiem może bardzo skrótowo. Pewne dodatkowe uwagi tyczące się wartości ekonomicznej i, 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 i pewnych dodatkowych cech wykazywanych przez tą wartość. Wartość ekonomiczna to jest wielkość porządkowa, a nie kardynalna. To, to znowu ma związek z tym, co mówiłem o wartości, jako o, e, jako o zjawisku ściśle powiązanym z indywidualnymi skalami preferencji, z indywidualnymi rankingami preferencji. Czyli e, musimy w naszej analizie wartości iść za pewnym porządkiem. Czyli, na przykład, może być tak, że wolę jabłka niż śliwki, i w związku z tym, zjedzenie jabłka. Jest dla mnie bardziej istotne niż zjedzenie śliwki. Natomiast logicznie nonsensowne byłoby stwierdzenie, że jabłka prezentują dla mnie, czy, czy wykazują dla mnie wa wartość dwukrotnie większą niż śliwki. Tak? Jak mówię, to ten subiektywizm wartości wiąże wartość poszczególnych dóbr z poszczególnymi pozycjami na mojej indywidualnej skali preferencji, natomiast no, błędem, czy, czy nadużyciem, czy w najlepszym razie pewną metaforą jest przypisywanie tym pozycjom na indywidualnej skali preferencji jakichś wielkości, jakichś wielkości kardynalnych. W tym sensie nawet jeśli jestem gotów zapłacić za kilogram śliwek dwa razy więcej niż za kilogram jabłek, to to nie znaczy, że y, śliwki są dla mnie dwa razy bardziej wartościowe na poziomie użycia niż jabłka, no, dlatego że użyteczność jest wielkością psychologiczną i subiektywną y, y, i intensywną, a nie obiektywną, fizyczną i ekstensywną. No, kolejna rzecz, o której można tutaj wspomnieć, to jest to, że Wartość ekonomiczna jest wielkością spekulatywną, zorientowaną na przyszłość. To znaczy, my ex ante godzimy się z poniesieniem pewnych kosztów na przykład no, płacimy za wycieczkę zagraniczną albo płacimy za obiad w restauracji, ale na ogół musimy przyjąć do wiadomości, że Usługodawca reklamacji nie uwzględnia, i w związku z tym nie jest w stanie nam zagwarantować, że satysfakcja, jaką my będziemy czerpać z konsumpcji pewnych dóbr, będzie odpowiadała naszym wcześniejszym wyobrażeniom na temat jej samej, na temat jej intensywności, na temat jej, na temat jej przyjemności, i tak dalej, i tak Więc ile my Zaopatrujemy się w jakiekolwiek dobro bądź w jakąkolwiek usługę, no to zachowujemy się w pewnym, bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, jak spekulanci. Mamy pewną spekulatywną wizję przyszłości, która może się sprawdzić, a może się nie sprawdzić. Może się okazać, że ta, powiedzmy, Madera, na którą żeśmy sobie pojechali, Wcale nas nie satysfakcjonuje jako miejsce pobytu i może się okazać, że ta zupa z gniazd jaskółczych, którą żeśmy zamówili w restauracji, wcale nie smakuje tak dobrze, jakby na to wskazywała cena, którą żeśmy zapłacili, i tak dalej. No Po trzecie, oczywiście, wartość ekonomiczna nie musi być ugruntowana w niczym materialnym. Dokładnie na tej samej zasadzie wartościujemy z jednej strony jabłka i gruszki, a z drugiej strony koncerty muzyczne czy, czy wieczorki poetyckie. Na przykład wartość ekonomiczna nie musi być stała w czasie. Wbrew pewnym takim dość wydumanym modelom ekonomicznym, sugerującym, że racjonalnie zachowuje się tylko ten konsument, który ma, wykazuje stałe preferencje, tak oczywiście nie jest. No. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, łaska kliencka też na pstrym koniu jeździ każdy szanujący się przedsiębiorca musi brać pod uwagę taką ewentualność, że no na przykład jeden jakiś niefortunnie sformułowany komunikat sprawi, że lwia część klientów się od niego odwróci i już na przykład. Jego produktów nie będzie chciała nabywać, i to wcale nie musi świadczyć o jakiejkolwiek nieracjonalności klienckiej, bo potrzeby ludzkie wcale nie muszą być stałe w czasie. No i wreszcie wartość ekonomicznej Nie da się porównywać międzyosobowo, to wynika w sposób bezpośredni z tego, co wcześniej mówiłem na temat tego, że wartość ekonomiczna, czy, czy to, co nazywamy użytecznością, to jest wielkość. Psychologiczna, a nie fizyczna, to jest wielkość indywidualna, a nie zbiorowa, to jest wielkość przynależna indywidualnym skalom preferencji. Czyli na przykład wcale nie musi być tak, że dla multimilionera jego 100 milionów dolarów jest warte mniej niż 100 dolarów jest warte dla żebraka, który który no, leży gdzieś tam, czy, czy, czy zamieszkuje pod mostem znajdującym się w sąsiedztwie siedziby głównej firmy prowadzonej przez tego multimilionera. No, oczywiście, że psychologicznie kuszące są tego rodzaju e, sugestie czy, czy tego rodzaju e, wyobrażenia, że na pewno, jeśli ktoś ma czegoś wiele, to jest to dla niego mniej warte niż dla kogoś, kto ma czegoś mniej, ale tak być nie musi. Oczywiście prawo malejącej użyteczności krańcowej obowiązuje, ale w perspektywie wewnątrzosobowej, a nie w perspektywie międzyosobowej. Jak najbardziej ten multimilioner może większą subiektywnie postrzeganą użyteczność czerpać z, no dajmy na to, z skutecznego prowadzenia swojej firmy czy ze skutecznego inicjowania jakichś programów filantropijnych przy pomocy swojego bogactwa, niż ten niż użyteczność, którą ten żebrak czerpie z tego, jak mu się uda użebrać wystarczająco dużo pieniędzy na kupienie sobie bułki z masłem, dajmy na to. No i może już bardzo krótko parę słów na temat natury i genezy cen, no bo oczywiście takim. Zwieńczeniem teorii wartości, czy najbardziej zaawansowaną, kulminacyjną formą teorii wartości jest Teoria wyceny, czyli te, te, innymi słowy, teoria formowania się cen na rynku, a ceny to nic innego jak intersubiektywne, ilościowo ścisłe stosunki wymiany, które umożliwiają nam dokonywanie rachunku ekonomicznego. To jest bardzo istotne. Rachunek ekonomiczny to jest to kluczowe narzędzie pozwalające poszczególnym podmiotom rynkowym zdać sobie sprawę z tego, jak sprawnie bądź mało sprawnie zaspokajają potrzeby innych. Ale tutaj nie będę oczywiście wchodził w szczegóły, bo o rachunku ekonomicznym, czy jak to się czasem nazywa, o kalkulacji ekonomicznej będzie cały osobny wykład. Tutaj dość powiedzieć, że na ceny dóbr konsumpcyjnych składa się kilka czynników. Po pierwsze jest to wartość użytkowa dla producenta, po drugie jest to wartość wymienna dla producenta, która jest de facto tym samym, co wartość użytkowa dla konsumenta. A po trzecie, jest to ewentualna wartość spekulacyjna. I tutaj widzimy, że im bardziej zaawansowana, im bardziej złożona, im bardziej rozbudowana jest ta dana gospodarka, tym więcej indywidualnych wartościowań poszczególnych osób składa się na, no na wycenę, czyli na wartość wymienną poszczególnych dóbr. Więc, dajmy na to, jeśli ja prowadzę sklep odzieżowy, no to oczywiście wartość użytkowa większości tych y, akcesoriów odzieżowych dla mnie jako y, właściciela tego sklepu będzie bardzo niewielka, albo wręcz zerowa. No, ja mogę mieć swoje indywidualne preferencje, mogę chcieć się ubrać w pewną konkretną koszulę, czy marynarkę, którą sprzedaję, no ale jednocześnie w tym sklepie mam też na sprzedaż spódnice, sukienki, y, powiedzmy y, swetry, golfy itd. Tak tak We wszystko to jednocześnie się nie ubiorę. Y, większość tych, y, wartość użytkowa większości tych akcesoriów jest dla mnie minimalna albo zerowa. Natomiast, no, więc im bardziej rozbudowana jest ta gospodarka, w tym większym stopniu o wartości poszczególnych dóbr decyduje wartość wymienna dla producenta, czyli wartość użytkowa dla tych rozmaitych wszystkich konsumentów, którzy z moich usług mogą chcieć skorzystać. Innym dobrym przykładem byłaby tutaj pewnie apteka. Wartość użytkowa w zdecydowanej większości leków sprzedawanych przeze mnie jest dla mnie zerowa, no bo nie sposób sobie wyobrazić, żebym ja mógł zapaść jednocześnie na wszystkie choroby, które można leczyć przy pomocy tych leków. Więc znowu w przeważającej większości wartość tych wszelkich farmaceutyków sprzedawanych przeze mnie, to jest pochodna, no, no, to jest wartość wymienna, czyli wartość użytkowa dla tych różnych nieszczęśników trapionych różnymi bolączkami, którzy będą mnie odwiedzać. No i po trzecie jest jeszcze. Ewentualna wartość spekulacyjna, czyli ani, wartość ani niekonsumpcyjna, ani nieużytkowa, ani niewymienna, tylko wartość związana z tym, że no, z punktu widzenia pewnych odpowiednio przenikliwych i odpowiednio dalekowzrocznych osób, no, dobra sprzedawane przeze mnie mogą być niedoszacowane. I tutaj się pojawia rola dla spekulantów, czyli dla tych osób, które między innymi angażują się w tak zwany arbitraż cenowy, czyli, czyli wiedzą, że pewne dobra mogliby drożej sprzedać w innym miejscu, na innym rynku. Czyli jeśli ja, dajmy na to, prowadzę osiedlowy warzywniak i tam sprzedaję między innymi jabłka. To jakiś sprytny spekulant może wiedzieć, czego ja z kolei nie wiem, że gdzieś w ościennym kraju doszło do klęski głodu, że żywność jest tam teraz pilnie potrzebna i może zdecydować się na hurtowy skup jabłek w tym moim osiedlowym sklepie, i potem, no, podążając za sposobnością do osiągnięcia zysku, może przetransportować jabłka do do tego ościennego kraju i tym biednym, zagłodzonym ludziom, tam żyjącym te jabłka sprzedawać drożej niż ja byłbym jest w stanie sprzedawać w tym swoim sklepiku osiedlowym. Czyli wartość spekulacyjna, ewentualna wynika z tego, że pewne podmioty rynkowe mogą uznać, że Dane dobra gdzieś indziej można spieniężyć bardziej zyskownie. To znaczy, yy, są pewne osoby, które mogą sobie zdawać sprawę z tego, że gdzieś indziej występują znacznie bardziej pilne potrzeby, które można przy pomocy określonych dóbr zaspokoić. To jest nie jedyna, ale jedna z głównych funkcji spekulacji i tego spekulacyjnego arbitrażu cenowego, w ramach którego no, następuje przepływ dóbr na rynku. Przepływ dóbr, który wcale musi być, niekoniecznie musi być zgodny z Wolą pierwotnych producentów tych dóbr. No bo na przykład ja mogę te jabłka sprzedawać tylko na potrzeby lokalnej społeczności, a, a to, czy gdzieś indziej te jabłka są bardziej pilnie potrzebne, bo powiedzmy, albo gdzieś wystąpiła klęska głodu, albo po prostu gdzieś indziej istnieje pewien rynek, który jest mniej dojrzały, mniej rozwinięty i tam mniej jest sadowników, to, to, mnie musi, to, to nie musi mnie to w ogóle interesować. Więc nie każdy, nie każdy przedsiębiorca pełni tą rolę spekulacyjną, nie każdy przedsiębiorca się w arbitraż cenowy angażuje. Myślę, że nie będę już kolejnego wątku podejmował, bo zgodnie z harmonogramem mój czas dobiega końca, więc tutaj może pozwolę już sobie zakończyć. Jeśli jakiekolwiek pytania Państwa mają, to oczywiście chętnie się do nich ustosunkuję. Dziękuję bardzo. Krótkie pytanie. Słyszeliśmy o dobrach ekonomicznych, zarówno, że muszą być rzadkie, jak i że nie muszą być materialne. Więc jak te dwa aspekty pogodzić i czy nie mogą one konfliktować na przykład w wypadku um, własności intelektualnej, która wiem, że w kręgach austriackich jest dosyć kontrowersyjnym tematem? Oczywiście, no, wielu ekonomistów, wcale niekoniecznie musieliby to być ekonomiści austriaccy, zgodziłoby się z tym, że idee przynajmniej w jednym sensie nie są rzadkie, tylko są nieskończenie obfite. W tym sensie, że jeśli ktoś daną ideę sformułuje, no to potem może ją swobodnie komunikować. Oczywiście idee mogą być rzadkie w innym sensie, w tym sensie, że w ogóle rzadko się zdarza, że ktokolwiek jakiś sensowny i prawdziwie nowatorski pomysł wypracuje. Ale przyjmijmy, że mówimy o tym pierwszym sensie, no i Oczywiście wielu teoretyków austriackich by stwierdziło, że w tym sensie idee w ogóle nie są dobrami, tylko raczej są warunkami działania, są elementami struktury ludzkiego działania, są no, częścią planów prakseologicznych. I dlatego, owszem, wielu by powiedziało, że tak zwane prawa własności intelektualnej stwarzają sztuczną rzadkość, czyli rzadkość, która nie wynika z ekonomicznej natury takiego zjawiska jak idee, receptury, wynalazki, plany i tak dalej, tylko to jest rzadkość no, natury politycznej czy jurydycznej, czyli oczywiście mogliby, znaczy wielu teoretyków twierdzi, że tutaj konflikt jest, ale to jest konflikt, nie na poziomie występujący nie na poziomie teoretycznym czy nie wynikający z natury przyrodzonej zjawisk gospodarczy tylko z takich bądź innych warunków prawnych i instytucjonalnych które w tym sensie w jakim sztuczną rzadkość stwarzają no obniżają dobrobyt społeczny czy możemy w takim razie powiedzieć, że taką sztuczną rzadkością będzie edukacja? Generalnie wiedza, którą mamy w tym momencie w swoich, powiedzmy, głowach, aczkolwiek przekazywana jest tylko innym ludziom, bo przez wykładanie, kiedyś to było na takiej zasadzie, na przykład, że uniwersytety były bardzo drogie, z tego powodu też, że nie było internetu, który tak upowszechniał tę wiedzę. Czy możemy w takim razie się spodziewać, że w przyszłości będzie tylko i wyłącznie za darmo wiedza? Znowu, to zależy, jak zdefiniujemy wiedzę. Jeśli wiedza to są po prostu informacje, no to można się zgodzić z tym, że informacja z natury rzeczy jest, a przynajmniej może być dobrem wolnym, a nie dobrym rzadkim. No jeśli przyjmiemy, że cały świat ma dostęp do internetu, a, ten, a internet jest rezerwuarem wszelkiej wiedzy, jaką kiedykolwiek ludzkość wypracowała, no to rzeczywiście ta wiedza staje się dobrem wolnym, staje się dobrem nierywalizacyjnym, bo... Jeden użytkownik internetu, który powiedzmy na stronie X czyta ludzkie działanie misesa, w żaden sposób nie uniemożliwia użytkownikowi Y czy Z czytanie ludzkiego działania w tym samym czasie. Więc y, y, oczywiście w świecie, który dysponuje wystarczająco zaawansowaną infrastrukturą technologiczną, wiedza mogłaby być uznana za. Dobrowolne, no bo to, czy, czy dane dobro jest dobrem wolnym, to też jest kwestia kontekstowa. No, znowu, no, w, w świecie, w, w normalnych warunkach, powietrze też jest dobrem wolnym, bo nim nie handlujemy, ale możemy sobie wyobrazić życie w mieście, które jest permanentnie zasnute toksycznym smogiem, i w takiej sytuacji nawet czyste powietrze mogłoby się stać dobrem. Ekonomicznym, a nie wolnym. Więc y, faktycznie to, czy informacja, y, czy też wiedza, no to, czy chcemy różnicować te dwa pojęcia, to już jest powiedzmy kwestia wtórna, jest dobrem wolnym, czy też nie, jest kwestią y, kontekstową. Natomiast y, 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 trudno mi sobie wyobrazić, żeby dobrem wolnym mogła stać się edukacja, bo przez edukację rozumiemy nie tylko dostęp do wiedzy, ale też y, Pewien tak zwany kapitał ludzki, posiadany przez konkretne osoby, które tą wiedzę przekazują, które tą wiedzę weryfikują, które potrafią ukierunkować odpowiednio tego, który tą wiedzę zdobywa, i tak dalej. I w tym sensie, na przykład wiedza jako taka może być dobrem wolnym. Ale w żaden sposób nie musi to rzutować na to, czy, dajmy na to, usługi uniwersyteckie są darmowe czy płatne. Albo czy, czy wykładowcy uniwersyteccy są osobami opłacanymi wskutek tego, że świadczą tą rzadką usługę zwaną edukacją, a nie są, powiedzmy, no, kimś, kto idzie w odstawkę tylko i wyłącznie dlatego, że każdy sobie może wszystko sprawdzić czy przeczytać w internecie. To ja, może, pozostanę przy kwestii własności intelektualnej. Co z rzadkością nośników informacji? Bowiem, nawet jeśli przeanalizujemy to w kontekście ludzkiego mózgu i informacji przechowywanej jako połączenia neuronów, tak, jednak ludzie posiadają ograniczoną ilość neuronów wewnętrznych swoich mózgów. No, no nośniki informacji oczywiście, że są dobrym rzadkim. Natomiast nie do końca wiem, w jaki sposób to. W jaki sposób to wpływa na kwestie własności intelektualnej tak zwanej? Czy mógłby Pan doprecyzować? W taki sposób, że jako, że nośniki są dobrym, rzadkim, to samo wyprodukowanie takiego nośnika jest, wymaga już użycia pewnych zasobów. W związku z tym e, wymiana własności intelektualnej nigdy tak naprawdę nie jest wymianą informacji samej w sobie, a tak naprawdę wymianą nośników. Tym bardziej, jeśli uwzględnimy koszta transakcyjne. Powiedza nie wisi sobie gdzieś w powietrzu, zawsze trzeba ją jakoś przekazać. No zgoda z tym, że... No, y, możemy uznać, że my płacimy za nośnik, czyli na przykład y, y, no płacimy za pendrive'a, na którym umieścimy pewne informacje, ale czy to w jakikolwiek sposób rzutuje na to, jak szybko i skutecznie można potem te informacje komunikować czy kopiować? Jak gdyby wydaje mi się, że ta kwestia, wracając do innego przykładu dóbr, które mogą być w pewnym kontekście dobrami wolnymi, a w innym dobrami ekonomicznymi, to mi się wydaje, że to ta, trochę tak jakby twierdzić, że powietrze nie może być nigdy dobrem wolnym, bo zawsze musi współwystępować z jakimś komplementarnym dobrem, z jakimś nośnikiem w cudzysłowie, jakimi są płuca czy, czy układ taki oddechowy. Nie jestem pewien, czy to jest w tym kontekście kwestia pierwszorzędna, a nie zupełnie poboczna względem natury omawianego dobra. No to tak samo no obrazy też, dzieła sztuki zawsze występują na jakimś fizycznym nośniku, a mimo to fakt, że ktoś może udać się na przykład do muzeum i skopiować dzieło Rembrandta, świadczy o tym, że idee malarskie są przy braku tych sztucznych, jurydycznych czy politycznych ograniczeń dobrem wolnym, mimo tego, że ich fizyczna forma czy fizyczna oprawa, z którymi są one z konieczności połączone, nie jest i nigdy nie będzie dobrem wolnym z uwagi na swoją naturę fizyczną czy materialną. Ja mam takie pytanie dotyczące prawa wzrastającej uczy, użyteczności całkowitej. Jeśli na przykład w jednym scenariuszu człowiek ma y, dwie szafy w pokoju, to ta użyteczność jest jakby jasna i je, może być wysoka, ponieważ może je otworzyć, może schować rzeczy do tych szaf, ale zakładając w drugim scenariuszu, ten sam człowiek ma w pokoju 10 szaf, to nie może żadnej z nich otworzyć. Czy w takim razie y, ta użyteczność całkowita zmalała tych szaf? Zmalała albo zniknęła w ogóle, bo znowu tutaj mamy do czynienia z bardzo specyficznymi czynnikami kontekstowymi i w tej sytuacji, którą Pan opisuje, szafa przestaje być jakimkolwiek dobrem, staje się przeszkodą, staje się zawadą, przestaje spełniać swoją funkcję. No, tak samo no, jakbyśmy pokój po brzegi wypełnili krzesłami, no to. One nie służyłyby do siedzenia, nie byłyby w stanie służyć do siedzenia. Gdybyśmy pokój wypełnili łóżkami, to nie byłyby w stanie one służyć do spania, czyli przestałyby, zniknąłby zupełnie ten łącznik pomiędzy poszczególnymi dobrami, a, 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 a potrzebami występującymi na mojej skali preferencji, więc no to, czy coś jest dobrem, czy nie jest dobrem, to jest pochodną kontekstu, to jest pochodną tego, jak ono się sytuuje w przestrzeni. Jak współbrzmi, bądź nie współbrzmi z pewnym szerszym otoczeniem. Więc e, oczywiście, w pana przykładzie nie było, byłoby mowy o żadnej wzrastającej użyteczności całkowitej, bo wydaje mi się, no, do, do, bo szafa, której się nie da otworzyć, przestaje pełnić funkcję szafy i nie jest dobrem w tym momencie. No dobrze, to. Aha, jeszcze jedno pytanie jest. Nie tyle co pytanie, co chciałem się odnieść do tej, do tej sytuacji z szafami. Bezpośrednio dla danej jednostki, która jest w tym pokoju, w mojej opinii, ta fa faktycznie wartość w momencie, w którym by te szafy tam były, spadłaby. Natomiast te szafy by ciągle dla tej osoby, dla właściciela tych szaf, miały wartość jako środek wymiany wartości. Mogłaby te szafy sprzedać. Więc ta finalna wartość użyteczna tych szaf, jako szafy, które można na coś innego wymienić. Według mnie było rosła. No to oczywiście, no, tutaj się kłania zasada Ceteris Paribus. Tak? No, inne czynniki niezmienione, czy inne kwestie niezmienione. Musimy sobie za najpierw odpowiedzieć, czym ma być ta szafa, czy ona ma prezentować sobą wartość użytkową dla mieszkańca danego lokum, czy też ma być towarem, który można zbyć. No, w tym sensie magazyn wypełniony po brzegi krzesłami. Też no, im więcej by tych krzesł było w tym magazynie, magazynie tym ich wartość. Całkowita, czy użyteczność całkowita by była wyższa. Natomiast gdyby miały pełnić funkcję mebla użytkowego, to w pewnym momencie ich wartość użytkowa byłaby zerowa. No dobrze, to na dalsze dyskusje zapraszamy do kuluarów. Integracja będzie mogła się odbywać w tej sali tutaj obok. No i wychodząc, przypominamy o tym, żeby zabierać plakietki z nazwiskami, które można sobie przypiąć, tak, żeby się identyfikować. Dziękujemy za. Uczestnictwo pierwszego dnia.